Ogromny tort, koncerty i pokazy taneczno-sportowe uczciły w Toruniu dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obchody rozpoczęło odśpiewanie Ody do Radości z 9. symfonii Ludwika van Beethovena. Jakie nasze miasto odniosło z dekady obecności w Unii Europejskiej, widać na każdym kroku. Z unijnym wsparciem realizowane są w Toruniu duże projekty drogowe, rozbudowywana jest sieć tramwajowa, powstają nowoczesne obiekty kultury, edukacji i sportu, rewitalizowana jest zabytkowa starówka, prowadzonych jest także wiele projektów społecznych i edukacyjnych. Symbolem tego, co Toruń zyskał dzięki obecności w Unii, jest z pewnością nowy most drogowy, zbudowany z udziałem 327 milionów złotych z funduszy unijnych. 1 maja 10 lat temu, tą samą piosenką, ten sam zespół, ale pewnie w nieco innym składzie, bo przecież te dziewczynki wówczas miały po 2-3 latka, pokazał nam również radość wejścia do wspólnoty Unii Europejskiej. Witaliśmy w naszym mieście z wielkimi oczekiwaniami dzień wejścia do Unii Europejskiej. Dzisiaj pierwszy moment podsumowania czy oceny, bo 10 lat to może jeszcze nie jubileusz, ale już na pewno rocznica, na pewno moment spojrzenia na to, co wokół nas zmieniło się. A wokół nas, w tej naszej małej, pięknej ojczyźnie, w Toruniu, zmian co niemiara. Każdy z nas je na pewno dostrzega, każdy z nas widzi. Te chyba najważniejsze to zmiany w naszym myśleniu. To nasze myślenie o tym, że jesteśmy poważnymi partnerami w Unii Europejskiej, wśród innych krajów europejskich, tych wielkich i tych nieco mniejszych, ale jesteśmy tymi, którzy liczą się, Polska i Polacy. To także myślenie o tym, jak wobec siebie nawzajem zachowywać się chcemy i powinniśmy i możemy. Myślenie ze wszechmiar, ze zrozumieniem o każdym innym człowieku i o tym, który jest gdzieś tam blisko nas, jako sąsiad, znajomy, współpracownik, ale i także o tych, którym w życiu jest trudniej i ich życie jest bardziej skomplikowane, chociażby osoba, którym trzeba po prostu pomagać.
Te przekazy docierały i docierają do nas wspólnoty Unii Europejskiej, ale przecież sami także tworzymy realne przesłania do tej Unii. Mówimy, że jesteśmy krajem, który wnosi do Unii Europejskiej wspaniałe dziedzictwo, dziedzictwo chrześcijańskie, dziedzictwo polskiego narodu, który to polski naród zawsze walczył o prawa najważniejsze, o prawa do wolności, do samostanowienia. I to w Unii Europejskiej skrzętnie i skrupulatnie jako jej uczestnicy przestrzegamy. Toruń w czasie tej majówki, niezależnie od pogody, będzie miastem tętniącym i słonecznym uśmiechami swoich mieszkańców i naszych gości. Serdecznie Państwa pozdrawiam i raz jeszcze życzę udanej majówki już 10. w Unii Europejskiej. Wszystkiego dobrego. Nowy most, autostrada przez całe województwo, odnowione zabytki, czysta woda w kranach to przykłady niezbędnych przedsięwzięć, które udało się zrealizować z unijnych pieniędzy. Thank you.
dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej to okazja do podsumowań. W Toruniu magistrat podliczył, że podpisał dotąd 171 umów o dofinansowanie projektów na kwotę ponad 1 200 000 000 zł. Dzięki dotacjom miasto mogło wyremontować drogi wyjazdowe: ulicę Olsztyńską, Bydgoską, Lubicką, Chełmińską, ulicę Nieszawską i szosę okrężną. Trwa też budowa trasy średnicowej. Thank you.
czasie uroczystości na rynku staromiejskim w górę poszybowały niebiesko-żółte balony, a prezydent Torunia zaprosił zgromadzonych na rynku mieszkańców na wielki tort, oczywiście w barwach Unii Europejskiej. Torunianie obejrzeli też pokazy taneczne dzieci i młodzieży z zespołów Mała Rewia i Baby Jagi z MDK-u. Z okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim i przed nim odbyły się liczne imprezy. Była m.in. gra miejska, pokazy naukowe, występ muzyczny i cyrkowy, warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Swoje potrawy zaprezentowali też lokalni producenci żywności. Każdy mógł zwiedzić salę, w której obraduje Sejmik Województwa.